Spotkanie samorządowców oraz przedstawicieli Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem odbyło się w siedzibie starostwa powiatu grójeckiego. Podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowane zostały osiągnięcia powiatów w zakresie inwestycji oraz omówiono problemy, z jakimi na co dzień stykają się samorządowcy. W dniu dzisiejszym od marszałka uzyskaliśmy informację, że będą środki finansowe z programów unijnych przeznaczone na pomaganie samorządów, takich jak gminy, powiaty. Bardzo nas to cieszy, bo potrzeby powiatu grójeckiego są bardzo duże i będziemy mogli przygotowywać dokumentację, występować o te środki zewnętrzne w 85% dofinansowania. Służba zdrowia jest bardzo ważna, musimy przeprowadzić remonty oraz doposażenie tych szpitali. Mamy rozbudowaną sieć szkół, oświaty i drogi. Drogi na terenie powiatu grójeckiego są tak obciążone, tyle towarów wyjeżdża, że nie wytrzymują swojej konstrukcji. Musimy przebudowywać i budować nowa. Udało się pana marszałka poinformować, co zapewne też wie i zdaje sobie sprawę, o wszystkich bieżących bolączkach szpitali powiatowych. Główne potrzeby szpitala: modernizacja oddziałów szpitalnych, a więc oddziału chorób wewnętrznych i intensywnego nadzoru kardiologicznego, oddziału ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego, dostosowanie infrastruktury do obecnych przepisów prawa, blok operacyjny, doposażenie w odpowiedni sprzęt medyczny. No i pan marszałek zadeklarował nam czynną pomoc, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzisiejsza wizyta jest związana z informacją przekazywaną dla samorządowców z powiatu grójeckiego dotyczących naszego dialogu z rządem w tej chwili, jeśli chodzi o następną perspektywę finansową Unii Europejskiej, czyli budżet na lata 2021-2027. Dzięki podziałowi statystycznemu ta część pozametropolitarna otrzyma znaczące wsparcie ze środków europejskich. Na razie jest to kwota 1,5 miliarda euro, ale liczymy na jej zwiększenie. Rozmawiałem też z samorządowcami, z władzami powiatu grójeckiego o jednym z największych wyzwań, jakim są dwa szpitale, które tutaj w obrębie powiatu funkcjonują. I tutaj zadeklarowałem daleko idącą pomoc. Oczywiście są też inne ważne inwestycje w powiecie grójeckim, takie jak dalszy rozwój dróg wojewódzkich, jak cyfryzacja, jak termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Szereg z tych projektów może być realizowanych dzięki nowym środkom Unii Europejskiej, ale też dzięki środkom z budżetu województwa.